Czwartek, 23 grudnia, kwadrans po ósmej. A gościem na DZ jest Paweł Poncyd, już Polska jest najważniejsza. Witam Monika Olejnik, dzień dobry. Dzień dobry pani. Umie pan robić uszka? Mm, pierogi tak, uszka to się chyba bardziej jeszcze zagina. Raczej pierogi tak, tak, tak. Takie pierogi, co się na okrągło zwija w, w, w taką... No nie wiem, w taką kręconą, to tak to potrafię zrobić. Pierogi są w stążec... Pierogi Znaczy, no takie zawijane, no tak, ale trzeba je zawinąć ładnie. To nie chodzi o to tylko, żeby tak upleść palcami, tylko żeby jeszcze tak ładnie zawinąć, że to jest taka taka kręcąca A, się w i Czy to pan potrafi robić? No, mama nauczyła kiedyś, jakoś zostało. No, ja to I pan, ćwiczyłem. I ile pan pierogów potrafi zrobić w godzinę? W godzinę. Nie wiem, szczerze mówiąc. Tak Ale bo tak panu... wstyd, mi, bo, bo, wstyd mi powiedzieć, bo żona już właśnie sprawiła wszystkie pierogi. Aha, a farsz Ona... też pan, mama nauczyła? Farszem? Nie, to mama, mama nie. To, ta, to raczej żona i mama, to kobiety zawsze do farszu, a faceci tylko do ugniatania ciasta i do, do zawijania pierożków. Kobiety marsz do farszu, tak. No nie, to albo, albo mężczyźni marsz do ciasta. Jakby to tam nie Pan potrafi zrobić? Drożdżowe zawsze robię do święta. To jest taki jedyny moment. Jej, Dwa razy samowite, w roku, kiedy, kiedy byłam. W pan. Nie bez przesady, ale e, ponieważ kiedyś mama mi powiedziała, że muszę zrobić ciasto takie drożdżowe, bo to wymaga takiego wygniecenia ręcznie. Tak, także z, y, zawsze robię z kilo, co najmniej z kilograma mąki takie, takie ciasto zdrożdżowe I to całkiem nieźle wychodzi, ale w zeszłym roku dziennikarkę jedno skrytykowałem za jej ciasto, że było zbyt niskie i chciałem pokazać, jak ja to świetnie robię i za krótko gniotłem i potem wyszedł straszny zakres. A to jak? Wstydziłem się do Jak przyjemnie. skończymy rozmowę, to pana poczęstuję naszą babą. Baba jest niemiecka. Baba, A, jest, baba, niemiecka. Jest, baba No to jest nie ja ciasto A... powiem.